Kościół Świętego Krzyża. Skromny kościółek w sąsiedztwie teatru imienia Juliusza Słowackiego jest jedynym wspomnieniem po zakonie duchaków, którzy od XIII wieku prowadzili w tym miejscu szpital, zburzony w XIX wieku właśnie pod budowę teatru. Świątynia, wyglądająca bardziej jakby wyjęta z wiejskiego pejzażu niż na miarę królewskiego miasta, warta jest jednak uwagi. O ile drzwi wejściowe są otwarte, zajrzyjmy do środka. Choćby ze względu na malowidła ścienne, chrzcielnicę pochodzącą z 1423 roku i nietypowe sklepienie palmowe wsparte po środku kościoła na jednym filarze, symbolizującym biblijne drzewo życia, zachwycające nie tylko inżynierów budownictwa. Kościół jest jedną z najczystszych stylowo gotyckich budowli w Krakowie. Na rogu ulicy Świętego Krzyża, nieopodal kościoła, zwróćmy uwagę na małą, nieotynkowaną kamieniczkę. To średniowieczna plebania, jeden z najstarszych przykładów architektury mieszczańskiej w Krakowie, pełniąca również w dawnych czasach funkcję budowli obronnej.